Zastraszyli i okradli sprzedawczynię jednego z bielawskich sklepów. W ręce policji wpadło trzech mężczyzn, którzy straszyli kobietę nożem i miotaczem gazu, a następnie ukradli kasetkę z pieniędzmi. Jak wynika z informacji policji, do jednego ze sklepów w Bielawie weszło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Napastnicy mieli nóż i miotacz gazu, którym straszyli sprzedawczynię. Ukradli ze sklepu kasetkę, w której było 200 zł. W zdarzeniu brał udział jeszcze jeden mężczyzna, który przebił opony w samochodzie pokrzywdzonej i czekał na zewnątrz. Jeden z mężczyzn miał przy sobie ponad 40 porcji marihuany i blisko 10 porcji amfetaminy. Sąd wobec sprawców zastosował 3-miesięczny areszt. Grozi im do 12 lat więzienia.